Za nami mecz z Łuczniczką, przed nami mecz z Indykpolem. To taki tydzień sentymentalny dla Ciebie, bo jakby nie patrzeć, grałeś i w jednym, i w drugim klubie. Sentymentów teraz już nie ma. Wydaje mi się, że o tym meczu z Łuczniczką trzeba jak najszybciej zapomnieć. Dużo meczów przed nami teraz, następnie z Olsztynem tutaj u siebie na hali. Przede wszystkim musimy się skupić na tym, żeby pokazać swoją siatkówkę i tylko tyle. Wydaje mi się, że tutaj u nas na hali o wiele nam lepiej się gra niż na wyjazdach. Zresztą pokazują to wyniki na pewno poszczególnych spotkań. My jesteśmy silni w kolektywie i my musimy zagrać jako drużyna, razem wspierać się na boisku i wyjść i przede wszystkim walczyć do ostatniej piłki, bo dla nas każdy mecz to jest wojna. Zawsze jak się gra przeciwko zespołowi, w którym się występowało sezon czy dwa, czy dłużej, taki sentyment pozostaje, na pewno serducho mocniej zabije. Trener Gardyn jest dobrym szkoleniowcem, więc na pewno przygotuje zespół profesjonalnie i najlepiej jak tylko może, a myślę, że nasz trener Dorok, który z Andreą Gardynim grał, myślę, że nawet może będzie lepiej wiedział, jak on ten zespół przygotuje. Ja myślę, że my się powinniśmy skupić bardziej na naszej pracy i na naszym przygotowaniu do meczu, aniżeli jak przygotuje się zespół przeciwko. No bo jeżeli my dobrze się zaprezentujemy, no to miejmy nadzieję, że zespół z Olsztyna nie będzie miał więcej do powiedzenia i to my będziemy dyktowali warunki gry.